Proszę Państwa, ja chciałem złożyć tutaj pewną ważną deklarację odnoszącą się do bardzo ważnej sprawy, bo polska nauka to jest bardzo ważna sprawa i z całą pewnością bardzo ważnym przedsięwzięciem jest podjęcie próby jej przebudowy instytucjonalnej i co za tym idzie naprawy, doprowadzenia do tego, żeby ten potencjał około 100 tysięcy polskich naukowców był dużo lepiej niż w tej chwili wykorzystywany. Sprawa tej ustawy była przedmiotem różnych kontrowersji, zresztą w dalszym ciągu jest przedmiotem różnych kontrowersji, ale ja chciałem tutaj Państwu bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że ja tę ustawę popieram i uczynię wszystko, żeby ta ustawa przeszła. Ona miała różne wersje. Ta wersja, która jest w tej chwili, która jest już przedłożona w Sejmie, mam nadzieję, że w stosunkowo niedługim czasie będzie uchwalona, to jest wersja, która naprawdę nie zagraża ani samorządności środowisk naukowych, ani nie zagraża mniejszym uczelniom, a więc nie stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju, natomiast stwarza w moim najgłębszym przekonaniu szansę na to, żeby pewnego rodzaju niezbyt efektywny, tak bym to określił, i mocno spetryfikowany system został zmieniony, żeby aktywność intelektualna, a przecież o to chodzi w nauce, naukowców wszystkich, ale w szczególności właśnie naukowców młodych i średniego pokolenia została wzmożona i żeby mogła przynosić szybsze efekty zarówno te najważniejsze, to znaczy odnoszące się do meritum, jak i szybsze efekty odnoszące się do osobistej pozycji, można tutaj użyć słowa kariera w tym dobrym tego słowa znaczeniu poszczególnych naukowców. I na to liczymy. Rzecz będzie jeszcze przedmiotem dyskusji parlamentarnej, być może nawet jakiejś dyskusji społecznej, chociaż takie dyskusje już się odbywały w sprawie tej ustawy, ale powtarzam, jestem przeświadczony, że dzięki panu premierowi czynimy krok, bardzo poważny krok we właściwym kierunku. Krok, mam nadzieję, decydujący, mam nadzieję taki, który kiedyś będzie oceniany jako ten, który odnowił polską naukę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, panie premierze, teraz pana czas. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to poparcie. W ostatnich tygodniach wielokrotnie spotykaliśmy się, analizowaliśmy ten dokument, jego ostateczny kształt nosi na sobie także ślad uwag pana prezesa Kaczyńskiego i chcę potwierdzić to, o czym pan prezes powiedział. Po pierwsze, ta ustawa powstawała w bardzo szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim. To był dialog unikalny. Na taką skalę po 1989 roku nie organizowano żadnych konsultacji społecznych z zainteresowanymi grupami zawodowymi. Chcę też powiedzieć, że projekt, mimo tego, że jak każda wielka systemowa reforma budzi rozmaite i wątpliwości, i obawy, został poparty przez wszystkie, podkreślam to jeszcze raz, wszystkie reprezentatywne gremia środowiska akademickiego, przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez wszystkie konferencje rektorów, począwszy od rektorów tych największych uczelni, a skończywszy na rektorach uczelni najmniejszych, czyli państwowych wyższych szkół zawodowych, został poparty przez Krajową Reprezentację Doktorantów czy przez Parlament Studentów. Po drugie, ta ustawa, podobnie jak wszystkie projekty naszego rządu, naszego obozu rządowego, kieruje się konsekwentnie zasadą zrównoważonego rozwoju, o czym pan prezes Kaczyński też wspominał. Wszystkim nam zależy na tym, żeby najlepsze polskie uczelnie nie błąkały się gdzieś w czwartej, piątej setce światowych rankingów, tylko pieły się w górę, budowały prestiż polskiej nauki i polskiego państwa. Ale równie ważne jest dla nas to, żeby swój poziom podnosiły wszystkie uczelnie, także te uczelnie regionalne, uczelnie średnie czy małe. Ostateczny projekt ustawy, także pod wpływem uwag pana prezesa Kaczyńskiego, zawiera bardzo szeroki
pakiet propozycji i szans właśnie dla tych uczelni regionalnych, uczelni mniejszych i średnich. Ale to, co w tej ustawie najważniejsze, to jest zahamowanie największego dramatu Polski po 1989 roku, a tak naprawdę w ciągu ostatnich 250 lat. Tym dramatem jest drenaż mózgów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej za granicę wyjechały dziesiątki tysięcy polskich naukowców, w większości młodych, wybitnie zdolnych. Co roku za granicę wyjeżdża studiować na najlepszych uniwersytetach świata liczna grupa najzdolniejszych maturzystów. Oni i ci młodzi naukowcy i ci maturzyści powinni być przyszłą elitą narodową. Zamiast tego stają się elitą niedoszłą. Musimy zahamować ten drenaż mózgów. Ustawa doprowadzi do tego, że polskie uczelnie pod względem swojego poziomu, pod względem poziomu kształcenia studentów, pod względem poziomu badań naukowych i także pod względem prestiżu zaczną konkurować z najlepszymi uczelniami najpierw w Europie, ale myślę, że w perspektywie najbliższych 5-10 lat z najlepszymi uniwersytetami świata. Taki jest cel tej reformy i w pełni ta reforma wpisuje się w generalny plan naszego obozu rządowego, czyli w strategię odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi Kaczyńskiemu za to poparcie. Liczę na to, że parlamentarzyści w najbliższym czasie podejmą intensywne prace nad ustawą.